Opowiadaj. Nie mam słów, jakie to jest auto zajebiste. Ten zawias, malina. Cepas to jest w ogóle do... On nic się chowa, nie? Zamawiam od razu. Mistrzo. Dawaj ten dyfer. Samochód jest, wiesz, samochód jest, jak to się mówi, robot, do roboty. O, do roboty. Do roboty i tyle, nie patrzymy. Dyferek pięknie wygląda. Na pewno będzie pięknie działał. Olej jest zalany. Także... A jest tak, że gotowy do montażu, tak? Do montażu, tak. No i gitara. Połóż mi go tutaj, ja sobie, bo tu zobacz co się dzieje, no. Zobacz co się dzieje. Właśnie widzę. No i gitarę. Czekaj, jeszcze szansę, bo jeszcze ciepłe. Jeszcze ciepłe? Tak. No i gitarkę. Możesz przyczyścić, żeby tak, tak, żeby przylegało, nie? Żeby przylegało. Połóż, ja już sobie to, wiesz. Wszystko porobione, 45% blokady. Tak zwykle. Tak miało być, tak jest. Tak jest. Na koła i ogień. Także polecamy Wojtka. Jakby co. Ceny niestety rosną, inflacja poszła. Tak. No i tyle. Putinflacja. Tak, putinflacja. Kolana robią się miękkie. No, i tyle, no. No dobra. Oj, no co zrobić, no wszystkim doskwiera to. Dobra, dobra. To strzałeczka, trzymaj się. Przed chwilą Norbert podprowadził wyścigóweczkę naszą. Piękną. Słyszycie jak klepią zawory? Znaczy popychacze hydrauliczne klepią. No dobra, jak wiecie, tu był remont silnika robiony, auto pojeździło po torze, więc przydałoby się co? Przydałoby się zrobić płukaneczkę i zalać świeży olej. Oprócz tego za chwilę wprowadzę auto do Sebastiana i zamontujemy szperę. Troszeczkę krócej będzie, no i będzie się lepiej spinało. O, proszę bardzo. Zabezpieczenie. No i gitarka. No i dobra, wlewamy. 15 minut. Silnik sobie pochodzi na wolnych obrotach. Zlejemy ten cały olej z tą płukanką. Zalejemy nowy i gitarra. I będziemy testować później na torze Poznań. Zobaczymy, jak z tą szperą poprawią się osiągi. No a najważniejsze to, że będzie krócej. Wyścigówka właśnie sobie chodzi. Widzę, że Norbert zainstalował tutaj fajne urządzenie. Temperatura oleju, tylko w Fahrenheitach, pokazuje. Co tam więcej może nam pokazać? Co tu mamy teraz? Kurde, bardzo dużo rzeczy. Z tego co wiem, to można tym robić diagnostykę. Ale dobra, nie teraz będę się tym zajmował. W każdym razie fajna sprawa. Tutaj pokazuję na szybko temperaturę cieczy w Fahrenheitach, tu po lewej 215 i ładowanie akumulatora. Dobra, wjeżdżam do Sebastiana. Chwila nieuwagi i Sebuś dyferek rzucił. Proszę pana. Kamil coś zobaczył w wyścigówce? Nie wiem, dużo nie dociągnąłem szczerze. Ale coś tam poszło. To trzeba obmyć, słuchaj, i dmuchnąć. Bardzo odpowiednik jest. No też można spróbować, nie? Co tu na będzie? Na siódemeczkę. Tak. I co, Kamil? Więcej już nie rób. No. Możliwe, że było odpowietrzane, wiesz, bo tam nigdzie więcej nie widzę, no. Ja się nie widzę, a tu kropelka stoi, nie? No tak, i stała tutaj, i rzeczywiście jest to płyn hamulcowy, nie? Taki. Dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy E90. Dyferek wymieniony, olej też wymieniony. No i słuchajcie, po tej płukaneczce słyszycie, żeby
klepał silnik. Chodzi idealnie. Zapraszam na przejażdżkę, zobaczymy jak szpera spina. Na razie rozgrzeweczka. Mam tu wskaźnik temperatury, więc jak się tylko auto rozgrzeje, będę mógł pojechać trochę szybciej. I tyle. Na razie czuć, że jest krócej. Że jest naprawdę dużo krócej z biegami, także powinno być w porządku. Zabieg przyniesie skutki, także mam nadzieję, że ze 3-4 sekundy samochód będzie szybszy na torze Poznań. Muszę wam powiedzieć, że bardzo szybko się rozgrzał silnik, już jest 208-210 Fahrenheitów. No i co, zaraz zobaczymy sobie właśnie, ale ja już widzę, że jest poprawa, bo na każdym biegu dużo lepiej przyspieszę. Także jedziemy teraz na mój placek, zobaczymy jak spina szpera. No i co, i zobaczymy się w Poznaniu. Dobra, redukcja. Cześć, to motokącik. Szpera spina jak szalona. Do zobaczyska na torze Poznań. Idziemy zobaczyć. Chłopaki jeżdżą w sesję kwalifikacyjną. Zobaczymy, jaki tam Norbas wykręci czas. O, słychać, jadą. Czy jesteśmy z juniorem Kuncem. Piorun. Witam wszystkich na kanale Motokuncik. Dzisiaj jeździmy po Poznaniu. Jaki czas? Ale to auto, panie jest Robercie? Zajebiste. 58. 58 coś na razie. Witamy na kanale Motokuncik. Petarda. Powiem ci, że było widać gołym okiem, że jest dużo szybciej. Petarda. Dużo. Mów no ile? 51. Co? Przepaść, to jest... No. To jest przepaść. Wiesz jak ona idzie? No ale ja widziałem. Człowiek. Ale wiesz, jeszcze wanos jest ustawiony. I guma. I, ale czuć, i guma, tak. I w ogóle któraś hałasuje. To, ale o jest. Jak autobus. Człowieku, krzykuj się, bo jest to robić, naprawdę. Dzień dobry w kolejnej części specjalnego odcinka weekendowego. Tym razem z toru Poznań. Dzisiaj chłopaki testują 3,90. Także... Zobaczymy, czy praca w święta i w niedzielę w gówno się faktycznie obraca, czy też jednak się popłaca. Ten klocek też jest większy. Wiesz co, mam wrażenie, kurwa, jeszcze w pewnym momencie, że klocek hamowy już tarcza miała dosyć. Naprawdę. Takie dziwne uczucie, ale schodziłem w jedno kółko i poszedłem, nie? No tak. Ale nie, no super, zobacz. Znaczy widzisz, no taki tak. Każdy ten, znaczy tu zawias jest, zawias taką robi robotę i mówisz, że guma. Guma jest też spoko, naprawdę. O jest, przepraszam, ale po oficjalnym czasowierzu trakty to jest 51. No, 51,6. Co? Ty no 7 sekund, przepaście między tamtym. No tylko tamta klaty nie ma. No tak, ale między tamtym rekordem jest 56,6, no to 5 sekund. 5 sekund, no to tak jak obstawialiśmy, nie? 51,6. To tak jak obstawialiśmy, wiesz. To super, no ogólnie super, no. Jest, naprawdę daje kupę frajdy. No. Siema.
Siema, zresztą tak jak mówię, na prostej po prostu było widać różnicę, no mega różnicę. No i właśnie. Tamte to jakby stały w miejscu, no. I piątkę pakujesz na linii, nie? No, no i ją dojeżdżasz pewnie do końca, prawie. Tak. No. Tak, tak, tak. Nie, dobrze, tutaj jest do końca. Dzisiaj same piękne sztuki gdzie jeżdżą. Dzisiaj na torze nie tylko ciekawe fury, ale również i motocykle. Jest zjazd i za chwilę wjedzie po prostu 5000 motocykli na tor. Także to może ciekawie wyglądać, zobaczymy. Niestety jedno kółko pomiarowe tylko zrobiłem, bo wpuścili teraz motocykle na tor. Ma ich jechać ponoć 5000. Jasne, także 1,55 tylko, ale to było tak naprawdę rozgrzewkowe kółeczko. Dobrze, dobrze. Niepotrzebnie odpuszczam tam. Nie. Mówi, można, jeszcze można, wiesz co, jeszcze można. Po prostu można szybciej gaz pakować. Tak, już możesz, kurde, tak naprawdę pęcikami przepaść. To jest w ogóle, guma tak trzyma i hamulec, no można dużo później hamować. I można dużo wcześniej, nogami jebać, tak. Nie? A tuż, zdążyłeś zrobić jedno kółko? Tak, jedno, 1,55. Tam, odkąd tam motory jest, to się wywalą tam. No. Tam jest olej, no bo przecież za mną jechały te. E36. No. Do Czarnobrócia. No, no tutaj stoi, jest plama oleju. Tak. Nie, ale wyjdę tu łatwo na pierwszej sesji. No. Jak ta ekipa cała motocyklistów wygląda na torze. Nie, oni chyba wpadli w jakąś ambę, nie wiem, jakiś trójkąt bermudzki czy coś. Wjechali na tor z 10 minut temu, nadal ich nie ma. Moja cierpliwość jest bliska zeru, bo nic się nie dzieje na linii startowej. Znaczy dzieje się tyle, że się ustawia kolejny do sesji. A w ogóle to trafiliśmy na świetną pogodę dzisiaj. W zasadzie pogoda marzenie jak na jazdy na torze. I dzisiaj też chłopaki w ogóle za godzinkę będą jechać godzinny wyścig. Każdy swoją furką, także będzie się działo na torze, bo motocykliści na razie nie jadą, pewnie mają jakieś cycyjki albo zjechali innym wyjściem niż tutaj główna startowa. Także ja sobie siedzę i grzecznie czekam. Tymczasem mogę wam pokazać kilka furek, które czekają na swoją sesję. No, powiem wam, że dzisiaj moje poczucie estetyki jest zdecydowanie zaspokojone. Jest dużo fajnych furek, fajnie dopracowanych. No widać, że to są laleczki dla właścicieli. Ja na mechanice się znam tak jak kabaretowa mariolka na zasadach ruchu drogowego. Także tak, ja tutaj wam żadnych newsów nie sprzedam mechanicznych. Dlatego ja sobie mogę popatrzeć, nacieszyć oko, popodziwiać i może kiedyś Może uda się coś fajnego skonfigurować. Może też Adam mnie w końcu nauczy jeździć na torze. Albo może ktoś inny się znajdzie, kto mnie nauczy jeździć. Bo wiecie, jak to jest z bliską osobą uczyć się czegokolwiek. Idzie to nijak. Każdy się na siebie złości. A jednak jak obca osoba uczy, można
przynajmniej się nie pokłócić i nie rozwodzić. Moja cierpliwość do motocyklistów jednak się kończy. W zasadzie już się skończyła. Nie jadą. Czekam już na nich za 20 minut. Może trafię, jak będą przejeżdżać, może nie. Trudno. Raz mieliśmy też taką sytuację na torze Łęcz. Nie pamiętam, chyba jeździłam wtedy E46 w kupecie. A tam chciał mnie nauczyć jeździć i mówił tylko szybko, 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 to, tamto, siamto. A ja chciałam się troszeczkę bardziej najpierw jednak technicznie nauczyć. A tam chciał i prędkości, i techniki równocześnie. W międzyczasie na torze chciał mi po prostu, w trakcie jazdy oczywiście, wysiadać. Także no właśnie mówię, tak się kończą nauki z bliską osobą. I co ciekawego jeszcze? Innym razem z kolei na torze Poznań, również tą słynną moją kupetą, jeździliśmy po właśnie torze Poznań. I no nie ukrywam, że jak Adam mi mówił, skręć tu, teraz, tam, dodaj tyle gazu, tutaj bij truje, czwórę, zredukuj i tak dalej, no to chyba przyspieszyłam czasem o 10 sekund. Także no, nie było najgorzej. No i co? No nagrywam. Gadasz do siebie? Nie, no tak. No bo opowiadam. Co tam opowiadałaś? No o tym, jak uczysz mnie jeździć. Dobra, to chodź baterię wymienimy. Pierwszy raz to było, nie? No, tam jest taki jeden limit, jak się go przekroczy, to już... To już będzie pozamiatane, no. Tak, trzeba po prostu uważać, dokładnie. Chciałam wam dokończyć jeszcze odnośnie mojej nauki jazdy na torze. Nie zawsze była ona super, natomiast to też nie jest tak, że ja jestem jakimś totalnym laikiem i nie umiem kompletnie jeździć, żeby nie było. Ale nie ukrywam, że z chęcią bym... Poduczyła się takiej jazdy torowej. Także muszę wyszukać sobie instruktora, a i jeszcze dodatkowo znaleźć na to czas. Być może kiedyś zasiądę ponownie za kierownicą. No i coś wam pokażę. Motocykliści chyba mnie wyrolowali, bo w sumie przejechali chyba, nie wiem, pół toru, albo zjechali w ogóle z kompletnie właśnie innej strony jednak, bo wszyscy już są tam na swoim placyku, także niestety nie doświadczymy nagrywki, jak jeżdżą po torze. Natomiast teraz puścili już kolejną sesję, chłopaki dalej testują. No i zobaczymy teraz, jakie uda czasy mi się wykręcić. Albo zobaczmy, który bezpieczny. Ja pierdolę. Dobra, kąpki. Taśma się zepsuła. Dobra. Nie, weź trzeba Kamil odłączyć po prostu. Dobra, bo ja nie wiem. Myślę, że gdzieś to znajdziemy. Nie, zaraz zobaczmy.
Kręć kierownicą. No nie ma chyba. A teraz nie ma. Ale jeszcze nic nie zrobił. Bo który? Nie, bo to już tam dotknie. Zobaczmy. Albo już się za... Bo on akurat zrobił po tej linii, po której trzeba zapierdzielać. Nitka, nie? I tak, no. I teraz jak wpadłeś w to, to nie mogłeś jechać pełną bombą. A jak ale on jechał po tym torze... A jakbyś jechał inną nitką, to już jest do dupy, no. Także tak. Pozdrawiamy widzów. Tak. No, zobaczysz się jutro. Już o 10 wchodzi. No, odcineczek. Ty to gwiazda po prostu ACS-u, no. Jeszcze parę razy już jak rodzina. No. Także Marika robi setny odcinek Marika robi. O! To tak będzie. Pierwszy słyszę. A co ty wczoraj nie pamiętasz? I ostatnio? Mówiłam? Nie, ja mówiłam, że... Nie. Mówiłam, że drugą setkę odcinków ja prowadzę. Drugą setkę? To setny, ale to setny to już druga będzie. Nie, Marika to setkę to w sekundę robi. No, ale... Do wycięcia. Do wycięcia. Wyraz twarzy bez zęby. Szkoda, że tego nie widzieliście. Może się odbiło w okularach. A wiesz, wjechałem na tarkę, a tu pip, druga tarka pip, więc co jest? I myślałem, że to odgłos od tarki, nie? Bo to w takiej dużej prędkości i ferwole walki, no to kurczę. Ale odpieli w końcu chłopaki? Mhm. Tak, także już nie trąbię. Dobra, jedz sobie w spokoju. Opowiadaj. Nie mam słów, jakie to jest auto zajebiste. Ten zawias. Malina. Przepaść to jest w ogóle do... On nic się chowa, nie? Zamawiam od razu. A co? No i to był wyścig. O, elegancko. 57,8 zrobiłem. No super. Lepiej niż Robert chyba, nie? Tak. Super, naprawdę. No widzę, że masz pasażera. A jak? Zobacz jak się zapinasz, no żeby właśnie pojechać. No, słyszałem, że lepiej od ciebie. 1,57 zrobił. Kurde, patrz, pierwszy raz w życiu na torze, w realu. Znaczy za lipą nie odstawał w ogóle. Nie, no dobrze. Równiutko jechał, nie? Tak, jestem dumny z brata, bo nie ma jeszcze prawa jazdy. Ale ma licencję wyścigową, więc legalnie tu jeździ. I no dobrze sobie radzi. Znaczy lepiej ode mnie, więc no jest duma. Trochę zazdrosny jestem, ale... Co zrobić, no? No, co zrobić. No ale na symulatorze trochę pojeździł, jednak widać, że to pomaga. A co do szarej i tego Nitrona, to jest kurwa kosmos. To zawieszenie, to auto jedzie po prostu... No jest genialne. To jest jak ten nasz słynny IS, tylko że właśnie level wyżej, troszkę mocniejszy i lekko się tak prowadzi. No kosmos, zakochany jestem. No i ten dyfer krótszy. Znaczy ja powiem ci tak, ja zobaczyłem taką rzecz, że jeszcze można przekraczać granicę tak swoją, nie? Decydowanie, czyli... tu jest, o Jezu, tu jest kawał jeszcze granicy. Po prostu ja mówię, kurde, czemu ja hamuję, jak mogłem później, nie? No. Albo tak, w zakręcie, kurde, można jeszcze wcześniej, tak, nie? Ale jednak masz taki... I on ładnie wychodzi, no, wklejony, nie zarzuca dupą. Idealna jest taka moc, właśnie nie za duża, ale zawieszenie... Super, no i kurczę, ładnie trują, wychodzi, bo w tych seryjnych dyfrach... Bo jest za długo, stanie, bo jest za długo. No, tu jest na... No kuralnie, no jest, ja pierdolę, ja tak... mogę tydzień jeździć, nie wysiadać w ogóle, nie? Super, super, naprawdę. Aleś się spocił? Nie. Co? A jak? Tylko wiesz co, się zastanawiam, czy nie trzeba zatankować. Znowu? No bo jest poniżej 3 za dużo palisz, kurde. Ale żeby na wyścig starczyło, wiesz? Nie chce mi się. Pojedziesz? Mi się też nie. To weź. Nie. Proszę. Nie. Kamila wyślę. Ale tablicę. Kamil, tablicę dawaj. Ale tu, tutaj lepiej. I co? Super. Bajka. Naprawdę. Super kierowca. Dawał radę. Obojętnie, te. Jest, jest, są tak wrażenia. I co, nie, w ogóle niewiarygodne, jak się auto trzyma, tak, co? Tak, tak. I hamuje, co? Jezu. Ty mówisz, ale... czemu on nie hamuje? Na pewno miałeś takie wrażenie, co? Nie, no, nie, ale później to takie, wiesz, wciśnięcie pedału i... No tak. Zamiana kół?
Proszę. Szybka zamiana kół. Szybka zamiana kół, ja jadę pierwszy. Tak jest. Piorun, uważaj. Tak, to nie ja. A, bo krzywo poszła, dobra. Nie doszła Adam do końca. Daj mi to. Po prostu ta poszła krzywo, wiesz? To... Ale jest dokręcona trochę. Tak, tak. Nie, tej nic nie zrobisz i ona jest... Na szczęście to jest najmniej obciążona ta. Weź opuść tam. Opuśćcie tam. Znaczy przykręćcie. My nie pojedziemy? My nie pojedziemy, dokładnie. My nie pojedziemy. Potrzymaj mi to piwo. Tak jest, tak jest. Jedziesz pierwszy? Tak. Czy będziesz czas kontrolował jakość, czy co? Tak. Pół godziny będzie. Weź mi tu trochę ściśnij z tej strony. Będziesz widział? Tak. Bo tu jest chyba godzina do tyłu na garminie. Idziemy zobaczyć, jak nastawienie przed wyścigiem pana Adama i poznamy taktykę. Jak tam nastawienie? Bardzo dobre. Jaką taktykę mamy? No, jedziemy piecem. Ty jedziesz pierwsze pół godziny, drugie kto? Norbert. Dobrze. Tylko mam uważać na urwane szpilki, nie wiem. Ja to mam pecha, no po prostu coś cały czas, wiesz, trzyma mnie, żebym nie bił rekordów. Sygnału nie ma. Ustawieni są w kolejności, tak jak mieli czasy w kwalifikacji. Adam jedzie jako czwarty. Pierwsze jest Porsche, później jest M2, później E46. I na końcu. A nie, to mi to jest na końcu. 45 będzie chciał. Tak, tak mniej więcej 14. Myślę, że wcześniej nawet. Zobaczymy, jak czas się będzie. Dobrze, czas ma. Także oszukać tak przeznaczenie bez kasku i bez pasów, nie? Szybka zmiana, słuchajcie, udało się wykręcić 1.52, a takie cały czas wyścigowe tempo 1.53, także powodzenia, zapierdzielaj. Super, no 1.52, jestem mega zadowolony. Norbert zrobił 1.51, ale on miał wszystko świeże, nie? Kurde, super. Pięknie. Zresztą sam widziałeś, jechali za mną, nie? No, kurwa, to i tak odchodzi, że to szok, nie? No ale kurczę, widzisz, to przełożenie jednak. To robi robotę, no bo to robi robotę. To, że robi robotę zdecydowanie. No, bo biegi pasują tak jak u nas w rekinach. Wszystko no, jest tak właśnie, na trójce, że trójkę, czwórkę jedziesz... Tak, czwórką normalnie jedziesz tutaj patelnię. No i tą czwórką jedziesz aż no. Tam. Trójka, czwórka, no, tak trójka, jak czwórka, jedzie, dokładnie. Tak, nie? Wtedy dobrze wstaje. A każdy musi zjechać? Tak, czyli każdy. Porsche musi zjechać? Tak, musi zjechać. Bo my jesteśmy w osobnej klasie chyba, tak? Jak to jest? Nie mam pojęcia. No bo ta Ema przed... Tak. Ale ta Ema przede mną, to powiem ci... Trzeci byłeś, jak patrzył Norbert. Tak. A, czas trzeci, tak? Nie. Trzeci w miejsce. Grupie. W swojej klasie. Aha. Bo no. Porsche jest... Jak byś Emkę wziął, to byłbyś drugi. A, no ale Emkę, powiem Przecież ci... tak Norbert mówił. Może Norbert ją pyknie, no. Bo tam nie dużo by, no, uciekała. Chociaż cały czas miałem ją w zasięgu, no. Jedzie lipa. Ale ładne tempo, co? Pewnie. 1.53 cały czas, Kamil. No a rekord 1.52, także jestem z siebie zadowolony. No.
No i jest progres, no kurde, widać różnicę kolosalną po prostu z tą szperą i przełożeniem, nie? No. Aczkolwiek te opony już są trochę zniszczone, więc wiesz. To jest 2-0? Coś do picia, do jedzenia? Coś podać? Cheeseburgera i kolę. Wszystko git? No, zajebiście. Jaki czas zrobiłeś? Wiesz co, na razie liczę te 2 minuty, ale poniżej 2 jest cały czas. No to dobrze. 1,58,61. Klei wszystko dobrze? No. 2,2 było. Dwa, dwa było. O, to powinieneś poprawić. 2,13. Byłem od handlarza, to by się zdziwił, co? Handlarz by się zdziwił. Jak to auto skończyło. No. Dobra. 10 sekund, 7. Możesz ruszać, bo to do linii. Tak, do linii, dokładnie. Przewieziesz mnie? Przewiozę cię. Że jedziemy po wyścigu zaraz. Dobrze wziąłeś drugi kask. Zaraz sobie wszystko poukładam. I lecim. No, tak naprawdę nie miałem kiedy zrobić tego czasu. No, raz wyjechałem 2 kółka, jedno... A potem olej. 1,55, później olej i... I olał to. I olej i tyle. A 1,52 no to jest, wiesz, jest super. Bardzo ładnie. No. Już na zużytych oponach. Fajnie. Zobaczymy, co Norbert wykręci teraz na tych oponach właśnie. No, podejrzewam, że podobnie. Jaki grzeczny tutaj mały pieniu. Kto tak cię nauczył? Kto tak cię nauczył? Powiedz pieniu. Piorun, siadł. Siadł. No, rozmawiałem z Obama. Jest. Łapkę niech poda. Daj łapę. Daj łapę. Pięknie. No ale na łatwiznę poszedł i na stojąco. I z bańki dostałeś. To jest poszedł. A który to? No Norbert. Norbert tak wyleciał? A bo się... Nie. No Jasiek. Jasiek. Drugi raz. Ja poproszę przewiezienie albo grubo, albo wcale. Będzie grubo, no. Co? No? Jak to się stało? Wystrzelił? No. Na prostej. Od ciśnienia. Albo bąka puścił. Żyjesz przez póki? Ty, zobacz. Sam z siebie pę? Tak, sam z siebie, na prostej. Opierdzieliłeś się, ne? No. No. Nawet zdublowano. Dawaj. Marika ze mną wiedzie, dawaj. No i klasa, ile zrobiłeś? 52,1. 52,1, no już nie, na tylko ponad wiesz, się... nie ma paliwa. A, nie wiem czy się w ogóle będzie ten. Ale ja Marikę 3 kółka. Znaczy, jakie 3? Tak się rywa na każdym lewym, nie? Ale klei dobrze. Przyjechaliśmy zatankować jeszcze furkę. Adam ostatnią sesję pojedzie z Zapkiem. I słuchajcie, tego jak auto jeździło miesiąc temu, a tego, to jak jeździ dzisiaj, to jest
przepaść, mam wrażenie. Jakby było co najmniej z 50 koni więcej. Chłopaki poprawili czasy aż o 5 sekund. To jest naprawdę ogrom czasu na torze. Drobna zmiana, no może nie taka aż drobna, ale jednak znacząca. Jak widać, jednak się popłaciła ta niedzielna praca. Także czasem warto poświęcić czas. Gdyby, szczerze mówiąc, nam nie wyszło to na próbie w zeszłym tygodniu, no to niestety dzisiaj w ogóle chłopaki by nie pojeździli, bo tak naprawdę od razu na pierwszym, drugim kółku byłby ząb po prostu, tak? Także cały dzień udało się jeździć. Chłopaki są zadowoleni, ja również. No i jednak zostanę tym pasażerem. Dobrze mi się jeździ, na szczęście Adam idealnie jeździ jak dla mnie. Ja mogę siedzieć na pasażerze non-stop. Wszystko. Zakładaj kasę, zrokam się. Poproszę bardzo. A jechaliście kiedyś ze sobą? Razem? Tak. Tak. Ale raz jeden, raz drugi? Tak. Ale lubimy się ścigać razem. To jest po prostu, jak mamy dwa takie same auta, to jest miazga. To, co się dzieje, to powiem ci, jest miazga. No bo mamy, wiesz co, no wiem, bo mamy inny styl, ale tak, podobne czasy robimy. Porównywalny właśnie. To jest fajne, no, nie? No, on jeździ bardziej agresywnie, ja jeszcze bardziej tak staram się tak samitnie, wiesz? Płynniej, no. Tak. I jak, które udało się miejsce? Podobno mamy pierwsze miejsce, dwie M-ki opierdzieliliśmy. Co nieźle. Także naprawdę grubo. Kierowcy się zmienili i po prostu słabsi jechali. Kto by pomyślał? Nie? No widzicie? Nie najszybsza fura. Dodasz, gratuluję. Słyszałem. Pierwsze miejsce. Kurde, no. Powiem ci, tak, cieszę się. Gratuluję. Jaram się jak młody. Słuchajcie, za 5 minut dekoracja przy tym. Za 5 minut dekoracja, Norbert. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Ja to szanuję, nie mam uwag. Tapeczka jest. To kolor. Motorka. Udany dzień. Super, no. Takie coś to ja uwielbiam. No. Zatankowałeś? Tak. Jestem kupiłem psa. No co? Bo jak wracam, jak przychodzę do domu z roboty, nie, to pytam psa. Pies, był ktoś u pani, a pies robi hał, hał. A co robili? Nie słuchajcie go. Wujek był. Wujek był i robił. Zobaczymy. Masz, opiekuj się swoim pieskiem. Dobra, chodź piesek, pilnuj pani. Samochody modyfikowane, tutaj zdominowane przez samochody marki BMW. Wszystkie są na podium. Zapraszam Norbertę Łachetę i Adama. Serdeczne gratulacje. Zdobyć z pierwszego miejsca. Dziękujemy. Zobacz, voucher na 700. Na 700. Super. Nie. Kto chce za 700? Jeszcze wam zostanie. Ale to nie wszystko. Zniżka na 100% udziału Friday'ego. O! Nie, no ja to szanuję. Drugie miejsce. Michał Jakubek. To wszystko. Nieznacznie za. Chłopa Karol. Gratulacje. I trzeci był Robert Michalski. Wraz. Proszę bardzo. Proszę uprzejmie. Dzięki serdeczne. Zapraszamy na kolejne edycje. Punkty się będą liczyć do klasyfikacji generalnej sezonu. A klasyfikacja generalna sezonu zostanie w salonie Porsche, jak to zwykle.
pod koniec sezonu. Dzięki serdeczne. Dzięki wam serdeczne za uczestnictwo. Brawo. I tym miłym akcentem możemy zakończyć odcineczek. Marika powie wam, co tam jeszcze trzeba zrobić. Chwilę się zastanawiałam, o co chodzi, bo myślałam, że dostanę może na urodziny ten voucher, nie? Ale... żeby sobie pojeździć karerką jakąś. Ale możecie lajkować, subować, komentować. Także tak, zapraszamy, szanujemy i do zobaczenia. Być może jeszcze kiedyś.